Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Aki na Czorka. No to zapraszam do grania. Czy twoja postać nosi spodnie? Hem, nosi. Dzisiaj odgadujemy Club Wings, tak dokładnie. Walczy mieczem. Nie walczy mieczem. Tu zaraz wam pokażę. I nie używa pistoletów. Ma włosy. Nie jest zła. Kiedyś była, ale to pod wpływem złego czaru. Nie jest dorosłym mężczyzną. I jest dziewczyną. Nie pochodzi z gry online. Chociaż powstawały, ale chyba nie. Chyba nie. Pochodzi z bajki? Tak. Nie wiem. Chodzi do szkoły. No chodzi, chodzi. Mieszka we Francji i nie mieszka we Francji. Ma skrzydła, tak. Jest! Ma rude włosy? Nie, nie ma krótkich włosów. Ma 5 palców. Nie ma wspólnego z ninja. Jest związana z gorącem. Jest! Kurde, zgadł! Brawo! Tak, o to właśnie chodziło. Teraz zaczynamy drugą czarodziejkę. Czy twoja postać jest dziewczyną? Czy chodzi do szkoły? Si, mucho! Jest z serialu telewizyjnego dla dzieci. Nie mieszka we Francji. Ma siostrę? No ma. Jest czarodziejem lub czarownicą? Nie jest czarownicą. Śpiewa na scenie? Chyba tak. Nie jest. Ma brązowe włosy. Nie ma młodszego brata. Nie jest mechaniczna i nie jest z Ghostbusters. Ma specjalne moce? No ma, ma. Ma ponad 90 lat? Nie, gdzie tam? Nie jest syreną. Nie pocałowała dziewczyny na ekranie. Chyba nie. Z porami? W sensie pory roku? No to chyba tak. Nie pochodzi. Potrafi latać? Potrafi. Ma związek z kwiatami? Jest! Brawo dla Akinatora. Teraz trzecia. No dobra, można zaznaczyć, że jest kobietą. Ma ciemne włosy. A jak spojrzeć na jedną z nich? W sensie ma ciemne. Pochodzi z bajki? Tak. Mieszka we Francji? Nie. Żyła przed starożytnością? Nie. Chyba tak, ale nie jestem pewna, więc nie wiem. Chodzi do szkoły. Ma związek z jajkami? Nie ma związku z jajkami. I nie jest związana z Maccon. I nie pochodzi z Ukrainy. Nie ma związku z sowami. Nie ma brata lub siostry. Ma brązowe włosy? No ma. Pochodzi z anime? Nie pochodzi z anime. Nie ma kota. Mocy duchów też nie ma. Umie stosować magię? Tak. Nie ma krótkich włosów. Nie znajduje się przede mną, no gdzie? Ciemnoskóra? Jest wróżką? Brawo! Poczekajcie, bo coś mi przyszło. No dobra, to teraz zaczynamy trzecią? Dobrze mówię? Czy czwartą? Kurde, już. No tak, bo była Bloom, była Flora, była Layla. No to czwarta. Nie ma siostry. Nie nosi maski. Miała skrzydła i nadal ma. Ma rude włosy. Nie ma rudych włosów. Nie wiem. Należy do klubu Wings. Nie jest ciemnoskóra i nie jest ruda. Nie jest żółwiem. Nie ma włosów blond. No jest strażniczką, więc chyba tak. Posiada usta? No tak.
jest związana ze światem muzyki, kurde! Za szybko mu to idzie. Dobra, teraz piąta z nich. Czy mieszka we Francji? Nie. Jest rodzaju żeńskiego? Jest. Ma brata lub siostrę? Nie ma. Umie stosować magię? Tak. 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 Nie jest związana ze światem muzyki i nie ma rudych włosów. Nie jest żółwiem. Nie jest związana z Premier League. Nie ma brązowych włosów. Ma włosy koloru blond. Nie ma brata lub siostry. Nie nosi maski. Jest kobietą? Jest. Ma ciemne włosy? Nie. Nie. Ma skrzydła? Ma. Należy do klubu Wings? Tak. Nie ma rudych włosów. Związana z technologią? Nie, no proszę! Kurde, bo teraz wywróciłam mikrofon. Dobra, teraz męska część. Jest mężczyzną, tak. Czy twoje imię po... czy imię twojej postaci występuje w tytule filmu? Nie, nie ma specjalnych mocy. Nie mieszka ze swoją matką. Nie wiem. Nie jest prawdziwa i nie pochodzi z Japonii. Jest związana z serialem. Chyba nie. Nie pochodzi z Francji, chodzi do szkoły, walczy, nosi pelerynę, no wiadomo. Nie grała w Wiśle Kraków i nie ma brązowych włosów. I nie nagrywa Minecrafta. Czy twoja postać w dalszym ciągu wykonuje zajęcie, które uczyniło ją znaną? Tak. Ma kolory włosów blond. Jest księciem, no ba, synem króla. Ja cię chyba akinator uduszę! Ja myślałem, że to będą trudne pytania, kurde, a tutaj się zdarzyło, że... Dobra. Kolejny. Czy twoja postać jest dziewczyną? No nie! Nie! Nie mieszka ze swoją matką i nie ma mocy. Pochodzi z bajki. Jest człowiekiem. Tak. Tak. Nie jest zła. Walczy. Chyba nie. Ma miecz. No taki w sensie podwójne ostrza. Taka jakby laska, więc nie wiem. Chodzi do szkoły? Chodzi. Nie. Nie jest członkiem zespołu Raised Fist i nie jest konstruktorem. Nie ma włosów koloru blond. Nie nosi okularów. Nosi pelerynę? Tak. Ma brązowe włosy. Zakochany w księżniczce. Ma poczucie humoru? No jak na niego? No to chyba tak. Walczy mieczem? Nie wiem. Nosi ubrania w kolorze niebieskim? Zazwyczaj chyba nie. Nie należy do rodziny królewskiej. Lubi żelki? Nie wiem. Właśnie o niego mi tu chodziło. Nie jest rodzaju żeńskiego. Ma brata lub siostrę? Timmy ma siostrę? Nie, nie ma. Jest superbohaterem? No, specjalistą wręcz, więc no tak. Nie jest związany z pająkami i nie wyznaje buddyzmu. Chyba nie. Nie pochodzi z Francji. Nosi pelerynę, tak. Nie pochodzi z Chrubiaszowa.
Prezentuje gadżety? Prezentuje. Ma coś zielonego? No ma, bluzkę. Nie jest związany z Młodymi Tytanami i nie występuje w tytule filmu. Nie ma białych wąsów i chyba nie występował w Cartoon Network i chodzi do szkoły. Nie jest związany z kreskówką South Park i nie ma włosów koloru blond. Mówi szybko? Chyba nie. Nie pochodzi z wnętrza organizmu i nie ma rodziny w Ekwadorze i nie jest z japońskiej kreskówki, nie nosi maski. Nie. Nie. Ma brązowe włosy? Tak. Kontynuuj. Nie jest kobietą. Nosi okulary. Tak. Chyba tak. Tak. Nie jest znana dzięki tego. Jest pilotem? No chyba tak. Bo za chwilę podskoczę na tym swoim krześle. Dobra, teraz od Laili najlepszy. Czy twoja postać mieszka ze swoją matką? Chyba nie. Nosi damskie ubrania? No nie nosi damskich ubrań. Ma specjalne moce? Ma. Potrafi... jak dobrze pamiętam, potrafił dobrze skopiować swoje ciało, w sensie wytworzyć iluzję, tak jak u Darcy to było. Nosi maskę? Nie nosi maski. Występuje w tytule? Nie. Chodzi do szkoły? Tak. Nie. Pochodzi z kreskówki i nie pochodzi z South Park. Jest człowiekiem. Nie wąchał rozpuszczalnika. Ma brązowe włosy. Nie jest związany z kolorem zielonym. Tu podkreślę. Nie jest kobietą. Nie zdobył mistrzostwa. Nie walczy mieczem. Tu jest ten. Chyba jest skromna. Jest ciemnoskóra. Nosi dużo tatuaży. No w sumie na rękach ma. Nie pochodzi z Francji. Tak. Nie. Nie ma związku ze smokami. No można powiedzieć, jest takim czarodziejem. Jest dorosłym mężczyzną. Nie wytrzymam! Ile jeszcze do tego odcinka? Kurde mol! Właśnie o Nabu mi chodziło! Byłego chłopaka Laili, w sensie byłego. Że on stoczył walkę przy wymiarze Omega i niestety poświęcił swoje życie, żeby uratować ziemskie czarodziejki. I dlatego Laila potem była sama, ale później znalazł się Roy i potem Nex, nie? Więc o niego właśnie chodziło. Dobra, był teraz tak, był Brandon, był Sky, był Timmy, był Nabu, to jeszcze został mi Riven chyba i Helia. Tak, nie nosi maski, nie jest dzieckiem, dorosły mężczyzna, tak, pochodzi z bajki, nie występuje w tytule filmu. Kiedyś była zła, ale teraz chyba nie. Nie ma specjalnych mocy. Nie jest łysy. Ma czarne włosy. Nie ma czarnych włosów. I nie ma dzieci. Posiada broń? Posiada. Jest związana z tym. Nie gra w Boys... Czy gra w Boys będzie? Chyba tak, więc nie ma związku z Lego. Chodzi do szkoły? Chodzi. Purpurowe włosy. Już zgadnie. Tak. Kurde! No właśnie mi o niego chodziło. Dobra,
ostatni i chyba na tym zakończymy ten odcinek, bo już nie wytrzymam psychicznie. Nie występuje w tytule filmu, występuje w telewizyjnym tym, nie jest kobietą. Helia? Chyba nie. Chodzi do szkoły, nie ma siostry. Wiem, że nie ma. Mieszka ze swoją matką? Nie. Nie ma włosów blond. Posiada broń, no w sumie takie linki, więc chyba tak. Ma brązowe włosy? Nie ma brązowych włosów. Nosi pelerynę? Nosi. Ma długie włosy? Ma. Pisze wiersze? Kurde, no zgadłeś, zgadłeś. Brawo. Brawo, Akinator. Może jeszcze tego Nexa zgadnijmy i... Roya. Dobra, czy postać ma siostrę? Nie ma siostry. Walczy? Tak. Nosi maskę? Nie nosi maski. No, stała się sławna dzięki Nickelodeon. Nie jest dziewczyną. Ma włosy na głowie? Nie ma mocy pochodzącej z ognia. Nie ma specjalnych mocy. Chodzi do szkoły, ma długie włosy. Nie wiem. Brązowych włosów nie ma. Włosy koloru blond? Tak. Walczy mieczem? Chyba nie. Nie nagrywam filmików z Minecrafta. Tak. Nie jest księciem. To nie. Nie, nie istnieje. Nie żyje w Ameryce i nie pracuje w lodziarni. I nie jest wojownikiem kung fu. Walczy z potworami? No tak. Nie z Subway Surfers. Nie z Genzi. Nie poluje na myszy. Aha, ha, 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 ha. Nie wiem. Mieszka ze swoim ojcem? Chyba nie. Nie. Nie pochodzi z Japonii. Nie jest rodzaju żeńskiego. Jest dorosłym mężczyzną. Nie prowadzi serweru. Ma pelerynę. Nie wiem. Nie pochodzi z Podlasia. Ma purpurowe włosy. Nie ma. Nie nosi okularów. Jest zakochany w księżniczce. Chyba tak. No szkurde, ale nie o tego mi chodziło. No chyba tak. Ma poczucie humoru. Nie wiem. Znaczy tak, w sensie... Wczytuj się. Nie wiem. Nie. 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 Na chwilę przerwę nagranie. Dobra. Dobra, pokonałam go. No i teraz tego Nexa zostało.
nie ma młodszej siostry, jest człowiekiem, chodzi do szkoły, nie ma siostry, nie mieszka z ojcem. Nie jest związana ze śniegiem. Nie wiem. Nie. Nosi. Nie ma starszej siostry. Nie ma włosów koloru blond. Ma krótkie włosy. Tak. Nie. 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 No. I tu zgadł. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcinek. Komentujcie i subujcie. Do następnego razu. Cześć!